To ile pan, panie prezesie, jako Polski Fundusz Rozwoju będzie musiał wydać na budowę centralnego portu lotniczego Baranów? Nie wiadomo, po pierwsze, czy Baranów. Wczoraj rzeczywiście pojawiły się takie spekulacje. Tę informację podała wczoraj informacyjna agencja radiowa, powołując się na dwa wiarygodne źródła, a podobno decyzja Rady Ministrów, bo to Rada Ministrów będzie podejmowała, jak rozumiem, decyzję o lokalizacji, mogłaby zapaść nawet w przyszłym tygodniu. Te prace prowadzi pan minister Wild we współpracy też z panem ministrem Mateuszem Morawieckim. Rzeczywiście jest to priorytetowy projekt. Warto, żeby ta decyzja lokalizacyjna dość szybko zapadła. Na pewno będzie to centralna Polska. No ja, Baranów to jest centralna Polska? Wielokrotnie, między innymi. Wielokrotnie o tym mówiłem, że no bardzo wierzę w ten projekt, że z perspektywy takiej szerszej, nie tylko samego lotniska ruchu pasażerskiego, ale infrastruktury transportowej w Polsce i tworzenia takiego naprawdę silnego centrum logistycznego, takiego hubu logistycznego o wymiarze regionalnym, ma ten projekt duże znaczenie też gospodarcze w połączeniu z infrastrukturą kolejową, drogową, lotniskiem i oczywiście jeżeli chodzi o finansowanie, to Polski Fundusz Rozwoju również w tym zakresie współpracuje. Tu źródeł będzie wiele, bo jeżeli chodzi o infrastrukturę właśnie kolejową, to można to finansować ze środków unijnych. A drogową? Drogową również. Lotniska się nie da sfinansować ze środków unijnych, więc tutaj ta struktura pewnie będzie bardziej skomplikowana, czy z udziałem Polskiego Funduszu Rozwoju, banków komercyjnych, międzynarodowych instytucji finansowych. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.